Panie Edwardzie, to jest już kolejna ramówka TVN-u i tym razem jeszcze kanałów grupy Discovery. I tak sobie myślę, że jest kilka hitów w stacji TVN, które pojawiają się co pół roku. Które produkcje cieszą Pana najbardziej, gdy ogląda Pan te wyniki oglądalności? To jest tak, że teraz się zrobiła moda na seriale. I rzeczywiście jakoś udaje nam się trafiać co sezon. Mamy fajny program rozrywkowy, właściwie dwa, bo jeśli ten program z Edytą Górniak się uda, to też bardzo dobra propozycja. No a Starsza Pani Musi Fiknąć, to jest szaleństwo. Ja dawno nie widziałem takiego programu telewizyjnego. No i nie zapominajmy, przed nami największe wyzwanie produkcyjne, czyli Big Brother. I tego Big Brothera muszę zapytać, czy po ostatnich smutnych wiadomościach z Mazur Pan bierze pod uwagę na przykład zmianę prowadzącej, czy znamy jakieś szczegóły nowej edycji? Nie potrafię nic w tej sprawie powiedzieć, bo to jest jeszcze za wcześnie. Myślę, że to będzie kwestia jakichś najbliższych dni. Ale premiera Big Brothera startuje normalnie, tak jak było zapowiedziane. 13 września.